Dzień dobry Państwu. Cieszymy się bardzo z obecności dziennikarzy. Zaprosiliśmy Państwa na konferencję Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku do biura dyrekcji. Konferencja będzie się składała z dwóch części. W pierwszej części krótko podsumujemy i podziękujemy naszym współorganizatorom, którzy razem z nami przeprowadzili imprezę 30 września Dary Lasu, imprezę promocyjną Lasów Państwowych. W drugiej części powiemy dwa słowa na temat projektów Lasów Państwowych, które są realizowane w lasach, także w naszej dyrekcji. Jest z nami dzisiaj pan dyrektor, oczywiście jak zawsze na konferencji, ale jest też z nami koordynator, specjalista od wdrażania projektów w naszej dyrekcji, Błażej Chmielewski, i to on będzie w drugiej części konferencji mówił na temat projektów, nawet przedstawi nam prezentację związaną z projektami. Szanowni Państwo, dwa słowa na temat samej imprezy Dary Lasu. Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim, którzy przyczynili się do tego, żeby ta impreza wybrzmiała tak, jak wybrzmiała, czyli oddźwięk był bardzo dobry, bardzo pozytywny. Pan dyrektor też wyraził wcześniej już opinię na samej imprezie, że przygotowana będzie druga edycja. Takie rozmowy już się odbyły w naszej dyrekcji. Powstał nawet zespół, który przygotowuje drugą odsłonę Darów Lasu. Obecnie jesteśmy na etapie omawiania pewnych podsumowania wcześniejszej imprezy, omawiania różnych istotnych elementów i oczywiście pełni też pomysłów, nowych perspektyw związanych z drugą edycją Darów Lasu. Pierwsza charakteryzowała się przede wszystkim tym, że chcieliśmy zaprosić wszystkich Państwa do świętowania tego, czym dla nas, leśników, i dla Państwa jest las. Druga edycja Darów Lasu, i myślę, że to będzie ten właściwy kierunek, będzie opierała się na projektach Lasów Państwowych, dlatego właśnie ta konferencja jest również im poświęcona. Projekty są bardzo ciekawe, inspirujące, myślę, że bardzo ciekawe przede wszystkim pod względem społecznym. Szanowni Państwo, dodaję głos panu dyrektorowi w celu właśnie podsumowania i podziękowania. Szanowni Państwo, witam serdecznie. Pozwólcie, że tą pierwszą część konferencji przy pomocy papieru będę prowadził, jako że współorganizatorów i uczestników Darów Lasu było sporo, a nie chciałbym nikogo pominąć. Dlatego chciałbym serdecznie podziękować Urzędowi Miasta Szczecinek i Starostwu Powiatowemu w Szczecinku, Ośrodkowi Sportu i Rekreacji, Samorządowej Agencji Promocji Kultury, Kronospanowi Szczecinek, PKO SA, Straży Miejskiej w Szczecinku, Zespołowi Szkolnemu nr 2 w Szczecinku i nr 7 w Białymborze, Zespołowi Trębaczy Leśnych Bur, szef tych trębaczy tu z mojej lewej strony siedzi, Technikum Leśnemu w Warcinie, Nadleśnictwu Szczecinek i Czarnobór, Kołu Łowieckiemu Daszbór, Strzeleckie Bractwo Kurkowe z Czarnego, pan Marek Bublej, no i przede wszystkim wam za udział i rozreklamowanie Darów Lasu, jako że nic bez mediów się nie dzieje, a jak się dzieje, to po cichu i mało kto o tym wie. Także serdeczne podziękowania i życzenia, żeby ta współpraca w przyszłym roku była równie dobra. Myślę, proszę Państwa, że ten pierwszy był taki troszeczkę eksperymentalny pokaz. W przyszłym roku będziemy się chcieli skoncentrować bardziej na tych badaniach i działaniach rozwojowych lasów, o których później powie tutaj specjalista. Jako że, jak mówiłem, wiele nowych rzeczy zaczęliśmy już w lasach robić. Myślę, że w przyszłym roku już będzie czym się pochwalić albo stwierdzić, że ponieśliśmy porażkę w tej dziedzinie, bo to przy nowych rzeczach tak też się trafia. Proszę Państwa, wypada wspomnieć o tej nielicznej grupie, która tam protestowała. Okazuje się, że protestowali przeciwko zastrzeleniu żubra, który był akurat zastrzelony za naszą granicą. Także bardziej te protesty
pod ambasadą niemiecką by się przydały niż tam na tym polu w Szczecinku. Myślę, że no, coraz częściej tak zwany Vox Populi chce mieć głos. O ile jest to głos mądry i rozsądny, no to nic się nie dzieje. Proszę Państwa, oddam głos tutaj specjaliście i potem będziemy odpowiadać na pytania, o ile takie będą. Ja jeszcze może tylko dopowiem do tego, co Pan Dyrektor powiedział. Wyszedł nasz biuletyn Lasy, to jest dwumiesięcznik i w tym biuletynie oczywiście obszerne podziękowania też dla tych wszystkich, którzy z nami współtworzyli tą imprezę Dary Lasu. Biuletyn zostaje rozesłany do wszystkich naszych jednostek, do zaprzyjaźnionych służb mundurowych, do samorządów, także będzie, no wszyscy się dowiedzą, kto wspólnie zrobił tą imprezę Dary Lasu w Szczecinku. I to tyle względem do powiedzenia. Prosimy teraz specjalistę od projektów i przenosimy się na prezentację, na ekran, na duży ekran. Dziękuję Państwu za przybycie. Cieszę się bardzo, że mamy okazję, aby przedstawić projekty rozwojowe Lasów Państwowych. Są to projekty krajowe, które realizowane są na terenie całego kraju. Niemniej jednak w niektórych szczegółach, w niektórych elementach poszczególne projekty rozwojowe są również realizowane przez szczecineckich leśników. Drodzy Państwo, warto słów kilka powiedzieć na temat otoczenia związanego z misją Lasów Państwowych. Ponieważ idea zrównoważonego rozwoju w Lasach Państwowych wywodzi się z odpowiedzialnego gospodarowania zasobami leśnymi. Obecnie polskie leśnictwo, jak w soczewce, skupia wszystkie problemy związane z gospodarowaniem zasobami leśnymi w ujęciu klimatycznym, gospodarczym i społecznym. Polska boryka się z klęskami naturalnymi, ale dzięki formie organizacyjnej Lasów Państwowych, samofinansowaniu, będziemy w stanie sobie poradzić z ich rozwiązaniem. Przy tym Lasy Państwowe będą dbały o bezpieczeństwo ekologiczne, gospodarcze, energetyczne oraz podejmowały działania prospołeczne. Tak prezentuje się graficznie większość projektów rozwojowych Lasów Państwowych. Są to działania ogólnokrajowe, jak już wspomniałem, przy czym niektóre realizowane w wybranych obszarach z uwagi na ich specyfikę, na przykład ochrona gatunkowa cietrzewia czy ochrona gatunkowa żubra. Z uwagi na często innowacyjny charakter projektów stosujemy pilotażowe podejście. Na podstawie doświadczeń liderów będziemy wdrażać kolejne etapy działań, minimalizując ryzyka niepowodzeń. Ja tutaj wyszczególniłem 6 takich obszarów, czyli ochrona klimatu, ochrona zagrożonych gatunków, współpraca z partnerami, innowacja i rozwój lasów państwowych, rozwój terenów niezurbanizowanych i działania społeczne. Pierwszy projekt sztandarowy Lasów Państwowych to Leśne Gospodarstwa Węglowe. Drodzy Państwo, to nie nazwa kopalni prowadzonej przez Lasy Państwowe. To projekt rozwojowy, w który zaangażowane jest wiele podmiotów, w tym naukowcy z dziedziny leśnictwa, ekologii i klimatologii. Okazuje się, że 97% naukowców zajmujących się klimatem nie ma wątpliwości. To człowiek ma kluczowy wpływ na trwające globalne ocieplenie. Prowadzimy wobec tego szczegółowe badania dla określenia modelu pochłaniania dwutlenku węgla przez lasy oraz udoskonalenia raportowania tych informacji. To jedna z propozycji na zobowiązania międzynarodowe dotyczące zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. Drewno dla samowystarczalności energetycznej samorządów i dla bezpieczeństwa energetycznego państwa to kolejny projekt rozwojowy. Tworzy on narzędzia do sprawnego wprowadzenia drewna energetycznego na rynek poprzez organizację systemu składnic biomasy drzewnej. System ten obejmie kwestie pozyskania, transportu, przechowywania i przygotowania surowca drzewnego. Pozwoli także na standaryzację technologii optymalnego przetwarzania biomasy drzewnej przy ograniczeniu emisji szkodliwych czynników. Kolejny projekt rozwojowy to Polskie Domy Drewniane. Mieszkaj w zgodzie z naturą. W
Polsce jest około 100 firm produkujących domy drewniane, a w 2016 roku wybudowano w Polsce około 600 domów prefabrykowanych całorocznych. Dla porównania Czesi wybudowali około 2000 takich domów, a Niemcy ponad 20 tysięcy. Drewno może być ścianą, a nie wyłącznie szalunkiem dla ściany betonowej. W związku z tym wciąż jest również niedobór mieszkań w Polsce. Chcemy odkryć na nowo drewno jako ekologiczny i zdrowy surowiec budowlany. Projekt Polskie Domy Drewniane wpisuje się w strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju Ministerstwa Rozwoju w działaniu ekobudownictwa. Da przede wszystkim lasom państwowym pakiet standardowych rozwiązań technicznych dla energooszczędnego i nowoczesnego budownictwa z wykorzystaniem ekologicznego materiału, jakim jest drewno. Przy tym określone zostaną standardy dla inwestora i dla wykonawcy, co ma istotne znaczenie w warunkach zlecenia budowy w trybie przetargowym, tak jak to odbywa się w lasach państwowych. Prace dotyczą także programu wsparcia dla inwestorów, jeśli budynek będzie posiadał określony standard energooszczędności. Nasze realizacje dają nam wiedzę o barierach i drodze, jak te bariery omijać. Drodzy Państwo, odnawialne źródła energii podstawą zaopatrzenia w energię elektryczną budynków i środków transportu lasów państwowych. Kolejny projekt, tak graficznie prezentuje się logo, czyli zielona energia w lasach państwowych. Okazuje się, że bezwęglowa produkcja energii elektrycznej brutto w Europie wzrasta. Tak, w tej chwili jest to około 50%, ale w 2030 roku ma dojść do 66% i ten rozwój ma postępować. Lasy państwowe chcą w najwyższym stopniu wykorzystać właśnie OZE dla zaopatrzenia budynków i środków transportu w energię elektryczną. Jest to szczególnie ważny dla Szczecinka projekt, ponieważ nasza dyrekcja dokona zintegrowanego zakupu energii dla nadleśnictw w całym kraju. Zanim to nastąpi, odpowiemy sobie na kilka pytań. Między innymi, ile prądu zużywamy i w jaki sposób? Jakie są nasze faktyczne potrzeby? Jakie są aktualne koszty? W jakim stanie jest układ pomiarowo-rozliczeniowy i jak możemy oszczędzać energię elektryczną? A więc dokonamy takiego swoistego researchu i sprawdzenia, jakie są nasze potrzeby i jakie są nasze możliwości. Znane są nam obecne ceny energii elektrycznej wynikające z cenników dla umów kompleksowych, które realizujemy. Nasz cel to bezinwestycyjna oszczędność nawet o kilkanaście procent w skali całego kraju w wyniku właśnie tego zintegrowanego zakupu energii. Myślę, że ciekawostką będzie to, że w ramach projektu OZE podejmiemy temat elektromobilności. Jest to jeden z czynników poprawy strategicznego bezpieczeństwa energetycznego. No, dziś Polska importuje w 97% ropę naftową, a jest samowystarczalna w energię elektryczną. W przypadku pojazdów z napędem elektrycznym szacuje się, że emisja węgla od szybu do kół to równowartość emisji 78 gram dwutlenku węgla. Przy silniku benzynowym to jest 185 gram, a przy silniku diesla porównywalnie 145 gram. W związku z tym myślę, że temat jest ciekawy i wart zainteresowania chociażby pod względem tego aspektu klimatycznego, który wskazywałem wcześniej. Uzupełniamy krajową sieć punktów ładowania pojazdów elektrycznych. W lasach państwowych 39 punktów ładowania chcielibyśmy postawić na terenie całego kraju, wpisując się w ten sposób w strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Chcemy w pierwszej fazie projektu udostępnić bezpłatnie punkt ładowania, który będzie znajdował się przy biurze naszej dyrekcji. Znaczenie ma to bardzo istotne z punktu widzenia zanieczyszczenia powietrza. Być może dla Szczecinka nie jest to aż tak bezpośrednie, natomiast trzeba sobie zdawać sprawę, że w dużych miastach mamy już te komunikaty na temat zanieczyszczenia powietrza i w przypadku Warszawy 63%, jeżeli chodzi o zanieczyszczenie powietrza, to jednak wpływ środków transportowych. A więc ma to już niebagatelne znaczenie na tą jakość powietrza, w jaki sposób poruszamy się w aglomeracjach miejskich.
Również na mapie elektromobilności Szczecinek nie powinien być wykluczony. Naszym zdaniem umożliwianie poruszania się samochodami elektrycznymi wynika między innymi z ilości tych punktów do ładowania, więc jak najbardziej chcemy walczyć z marginalizacją Szczecinka na tej mapie i chcielibyśmy, aby auta elektryczne również mogły przejeżdżać przez Szczecinek, na przykład na trasie od Poznania nad morze i z powrotem. Kolejny projekt to Wielki Szlak Leśny Turystyki, Wypoczynku, Historii i Edukacji. Działalność Lasów Państwowych w coraz większym stopniu dotyka pozaprodukcyjnych funkcji, a w wymiarze społecznym, szczególnie w naszym regionie, ważną rolę odgrywa turystyka. Chcemy przygotować kompleksową i profesjonalną ofertę turystyki leśnej. Zachęcamy zatem partnerów, którzy na leśnym szlaku będą chcieli się z nami spotkać. Podmioty i instytucje, dla których ważnym elementem w ich działalności są walory przyrodnicze, krajobrazowe czy kulturowe. Informacje na ich temat obok oferty Lasów Państwowych będą mogły się znaleźć w naszych materiałach, by turyści mieli źródło wiedzy, gdzie, kiedy i co mogą znaleźć w danej okolicy. Kolejny projekt rozwojowy, o którym już było dość głośno również w mediach, to zdrowa żywność z polskich lasów. Głównym celem projektu jest popularyzacja dziczyzny, miodów i płodów runa leśnego na stołach polskich konsumentów. Leśnicy podejmą kilka aktywności, między innymi związane z zagospodarowaniem lasu. Dla nas leśników ma to szczególne znaczenie, bo chodzi między innymi o wprowadzenie leśnych gatunków, w tym krzewów miododajnych lub zadań związanych z ochroną siedlisk, między innymi wrzosowisk. Projekt zakłada także większe udostępnienie dziczyzny, mięsa pozbawionego antybiotyków, za to bogatego w żelazo. Oprócz ośrodków Lasów Państwowych, które świadczą ofertę gospodarczą i gastronomiczną, dla Szczecinka jest to między innymi ośrodek Leśnik w Orzechowie Morskim koło Ustki, do którego zapraszamy serdecznie. Projekt zakłada konsolidację lokalnych producentów żywności. To się właśnie działo na darach lasu, drodzy Państwo. Chcielibyśmy wspólnie właśnie promować poprzez ten projekt i poprzez markę Dobre z Lasu te produkty, które mają w sobie ten pierwiastek leśny, tak, których składniki pochodzą właśnie z lasu. Trwają prace nad koncepcją certyfikowania takich produktów przez Polską Izbę Produktu Regionalnego oraz kampanią marki Dobre z Lasu. Zatem zapraszamy zainteresowanych lokalnych producentów, między innymi właśnie poprzez udział w imprezie Dary Lasu. Szanowni Państwo, zachęcam do odwiedzania strony internetowej projekty-rozwojowe-lasy.gov.pl. Znajdują się tu szczegółowe informacje na temat wszystkich 14 projektów rozwojowych. Są tam aktualności i ważniejsze wydarzenia właśnie związane z tymi projektami rozwojowymi. Dziękuję za uwagę i cieszę się bardzo, że była to okazja do takiego krótkiego zaprezentowania tych sztandarowych, można powiedzieć, projektów rozwojowych. Część z nich oczywiście jest bardziej związana już z pracą lasów i leśników. Mają na celu zawsze czy to optymalizację kosztów, czy usprawnianie, wdrażanie nowych technologii. Tak jak pan dyrektor wspominał na darach lasu, leśnictwo zawsze nauką stoi, ale również technologią, nowymi rozwiązaniami. Praca jest nadal w lasach niebezpieczna, jest trudna, w związku z tym leśnicy zawsze dbają o to, aby ta praca stawała się z jednej strony wydajna, ale też bezpieczna dla ludzi, którzy tą pracę wykonują. Stąd te nowe technologie, nowe rozwiązania są przez nas wdrażane. Dziękuję bardzo. Troszkę konkretów. Na czym to miałby polegać? Leśnicy będą, nie wiem, te punkty ładowania gdzieś instalować? Tak jak powiedziałem, mamy 39 lokalizacji wybranych. Na terenie naszej dyrekcji jest to jedna lokalizacja tutaj przy biurze dyrekcji. Mamy nowy parking udostępniony również dla społeczeństwa i poza godzinami pracy można tutaj zaparkować, myślę, w atrakcyjnym miejscu z punktu widzenia miasta. Wiele osób tutaj w centrum szuka tego placu, aby zwiedzić zamek czy park miejski.
Nie wiemy jeszcze do końca, jaka to będzie lokalizacja, ale myślę, że raczej będzie związana z biurem dyrekcji szczecineckiej. Także takie jest wstępne założenie, aby ten punkt ładowania był udostępniony. No, planujemy zakup takiego samochodu też na napęd elektryczny, abyśmy mogli go testować. Oczywiście jest to jeden pojazd na blisko 2000 pracowników lasów, jeżeli chodzi o RDLP w Szczecinku, więc on nie zaspokoi potrzeb i od razu nie wymieni naszych terenowych diesli na tą elektromobilność, ale jest to takie delikatne wejście w temat, spróbowanie czegoś ciekawego. A przy tym, tak jak powiedziałem, tutaj zasadniczą rolę jednak w elektromobilności ma ilość punktów ładowania. Mówimy o 39 punktach na terenie kraju. Mówimy o 39 punktach na terenie kraju, ale są to punkty, za które zapłacą leśnicy i wyznaczą miejsce leśnicy. Także to się wpisze oczywiście w sieć tutaj projektu Ministerstwa Rozwoju. To będzie tylko mała wkładka, ale chcielibyśmy w ten sposób wspomóc samorządy i inne instytucje publiczne, które są... Planujemy w przyszłym roku. Tak. I to tam się będzie można... Taki jest, tak jak powiedziałem, w pierwszej fazie projektu tak planujemy. Nie wiem jeszcze, jakie będą możliwości. Natomiast projekt przewiduje, że w pierwszej fazie będziemy tak udostępniali publicznie możliwość ładowania samochodu. Są różne rozwiązania techniczne. Trudno mi powiedzieć, czy będzie to stacja na jeden samochód, czy na trzy. Na pewno wybierzemy taki wariant, który będzie najbardziej optymalny z jednej strony i możliwy do zastosowania tutaj. Także trudno mi jeszcze powiedzieć, czy to będzie na 3 punkty, czy na 5, czy na 1. Nie chciałbym teraz przesądzać. Jakby nie drążył, bardziej przemawiając do wyobraźni. Też wszyscy z tej nowości, też autobusy jeszcze się nie kupuje. To są jakieś standardowe wtyczki, czy to każdy, jak wjadę do Anglii, to już mam inne miasto? Myślę, że producenci samochodów elektrycznych dążą do oczywiście optymalizacji tych rozwiązań technologicznych, tak żeby każdy mógł załadować się. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy się zastanawiali, czy nie wiem, Orlen ma inne końcówki, prawda, a Lotos ma inne. Także tu chyba będzie też jednak kierunek w ujednoliceniu tego systemu. Myślę, że on jest taki sam, a na pewno producenci samochodów elektrycznych wraz z samochodem sprzedają też sprzęt do naładowania się, że tak powiem, prywatnego, czyli dla indywidualnej osoby. Z tego, co się orientuję, to raczej są to uniwersalne wejścia i związane są po prostu bardziej z kwestią, czy jest to szybkie ładowanie, czy jest to średnie ładowanie i tutaj o moc chodzi. Rozumiem, a jaki jest koszt takiego? Rozumiem, leśnicy tam swój wkład jakiś własny do projektu przez ministerstwo realizowanego włożono? Znaczy to nie jest tak, ten projekt jest projektem lasów państwowych, on się wpisuje w pewną myśl rządową, natomiast nie jest... Jego źródłem nie jest projekt Ministerstwa Rozwoju. Całkowity koszt lasów. Tak, my widzimy przyszłość w nowych technologiach i nie jesteśmy zakochani tylko i wyłącznie w tym, co mamy. Tak jak powiedziałem, jest to pilotaż i proszę zwrócić uwagę, że kilkanaście samochodów na skalę tych kilku tysięcy czy kilkunastu tysięcy pracowników, którzy używają samochodów prywatnych do celów służbowych, nagle nie zmieni tutaj diametralnie sytuacji. Natomiast da nam pewien obraz naszych potrzeb, możliwości. Rynek się bardzo zmienia. W zeszłym roku jeszcze mówiliśmy o autach, które przejeżdżają 120-150 km na jednym ładowaniu. Teraz prezentuje się już auta, które kilkaset kilometrów przejeżdżają, więc chyba jednak jest to przyszłość. Z drugiej strony do centrum Paryża czy innych dużych miast europejskich nie można już wjechać dieslem. Także być może to dla Szczecinka jest faktycznie taka pieśń przyszłości, ale dlaczego mielibyśmy na to nie patrzeć i iść z duchem czasu? To każda, pewno podzieliliście Państwo te 39 punktów na regionalne dyrekcje. Tak jest. I czy każda będzie robiła na własną rękę, czy to jest jakiś taki centralny? Będziemy mieli centralny zakup, tak żeby to zestandaryzować, tak aby ten zakup właśnie był przemyślany, aby dokonał tego zamówienia specjalista.
który będzie badał zarówno rynek, ale będzie też spotykał się czy rozmawiał z tymi producentami aut elektrycznych, którzy w tej chwili na rynku no, wiodą prym i będą w stanie nam wskazać taki zakup, który na dzień dzisiejszy będzie nowoczesny, ale też za kilka lat to on będzie w obiegu, żeby nie było tak, że pewne rozwiązania są już. Zaplanowaliśmy jako regionalna dyrekcja 120 tysięcy, jeżeli chodzi o zakup samochodu elektrycznego. W internecie można znaleźć oczywiście te ceny, które są. My też liczymy na to, jako taki pilotażowy inwestor, że to zainteresowanie będzie powodowało, że te auta będą no jednak coraz tańsze, bo rynek musi też reagować i te auta nie mogą być, nie mogą mieć zaporowych cen, bo klienci nie będą nimi zainteresowani. Oczywiście tu ta kalkulacja przedstawia się inaczej w momencie ładowania, tak? To jest 100 km w koście niespełna 4 zł, to do nas przemawia, natomiast ta cena zakupu samego samochodu nie może być zaporowa, bo klienci nie chcą się decydować. A taka stacja ile może przytoczyć? Powiem tak, w tej chwili stacje są, tak jak powiedziałem wcześniej, już wraz z samochodem proponowane, więc niektóre firmy może ze względu na charakter promocyjny naszego działania będą w stanie tutaj szacować swoje koszty albo inaczej do swoich kosztów podejść, bo jest takie rozwiązanie dla samochodu typu wallbox, to jest taka stacja ładowania, która pozwoli ładować samochód tam w przeciągu do 4 godzin. My chcemy oczywiście ten czas ładowania skrócić, tak aby osoba, która będzie u nas w Szczecinku, dosłownie mogła się przespacerować, nie wiem, wykorzysta 30 minut czy godzinę, aby całkowicie naładować akumulatory w samochodzie. Ale to też zobaczymy, jaka będzie oferta tych firm, które sprzedają samochody, jakie będzie ich podejście i jaki wariant my wybierzemy. Nie chcę w tej chwili przesądzać, tak jak powiedziałem wcześniej, jakie to będzie technologicznie rozwiązanie. Na pewno będziemy chcieli tak to zrobić, abyśmy my mogli swobodnie z tego korzystać, również osoby, które będą chciały publicznie korzystać z tego ładowania. Jak w lesie się ładuje? No tak jak powiedziałem, no kilkaset kilometrów już w tej chwili na mocniejszych akumulatorach. Zachęcam, w najbliższym czasie część z nas leśników po raz pierwszy chyba wybierze się na targi motoryzacyjne, na Expo do Warszawy. Tam będą też nowości takie motoryzacyjne przedstawiane w połowie listopada. Zobaczymy, jaka jest oferta. Jest Renault, jest Volkswagen, jest kilka marek, która mocno w to idzie i te samochody już jeżdżą. Tydzień temu papież Franciszek przesiadł się do Opla właśnie elektrycznego, więc można powiedzieć, że przykład idzie z góry, dosłownie. Także tu Watykan też idzie w elektromobilność. No zobaczymy, drodzy Państwo, tak jak powiedziałem, jest to takie pół kroku, ale myślę, że istotne, bo my musimy sobie też odpowiadać na pytanie, jakie są nasze potrzeby, ile my średnio przejeżdżamy tych kilometrów, w jakich warunkach. No, biuro regionalnej dyrekcji często jeździ na przykład na spotkania do Warszawy, ale i w tej chwili taki samochód, który ma zasięg 200 km, to tak średnio by nam pozwolił podróżować, ale już w tym roku, tak jak powiedziałem, pojawiły się auta, które proponują no, kilkaset kilometrów na jednym ładowaniu i mogłoby się okazać, że można skutecznie takim autem podróżować. Mam wielu przyjaciół, znajomych również z czasu studiów, którzy pracują w dużych miastach i służbowo jeżdżą takimi samochodami po mieście. Bardzo dobre auta, o połowę mniej tam jest płynów, różnych rozwiązań technicznych niż w samochodach spalinowych. Przekonują, że przez 5 lat użytkowania zmieniali tylko klocki hamulcowe. Nic tam się nie psuje. Także bardzo dobrze się radia słucha, kobiety bardzo lubią te samochody. Wyjdzie na spotkanie do Warszawy i w sierpcu ustawi. I nie wróci. Albo nie wyjedzie. No tak jak powiedziałem, tych samochodów, które mają takie krótkie przebiegi, to jeszcze ich klasy państwowe nie mają, a pewnie będą miały jednak te, które zagwarantują przede wszystkim skuteczność podróżowania. Na tym nam też zależy, żeby pokazywać i zachęcać zarówno społeczeństwo, ale także te firmy, tych producentów do tego, żeby słyszeli potrzeby klientów. Będziemy to testować. Czy jakieś pytania do mnie są? Bo już tam następni czekają. Jeśli nie ma pytań, to dziękujemy bardzo za uwagę i zapraszamy teraz na kawę i na ciastko. Dziękuję bardzo.